Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście na początku bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Oraz również witam nowych widzów, tak jest, bo tak się przyjrzałem temu, sporo subskrybentów ostatnio wpadło, tak jest, nowych witam serdecznie, za niedługo będzie 3000 subków, tak jest, no fantastycznie, cieszę się naprawdę niezmiernie i witam jeszcze raz wszystkich. Dobrze, moi drodzy, jak to wszystko wygląda? Wygląda to tak, że jest ziemia popiołów, Ashland, proszę ja was, ale jak mi doniosły służby specjalne, muszę się również wybrać na daleką północ. Tak jest, muszę się wybrać również na daleką północ, ponieważ potrzebuję surowców tam znajdujących się, żeby postawić jakąś kuźnię, która pozwoli mi wytwarzać lepsze bajery. Znaczy się ogólnie broń, pancerze, z tego co zrozumiałem, Ashlandowo-Deepnorfowe, tak to nazwijmy. Ale zanim to nastąpi, właśnie, zrobiłem sobie ten nieszczęsny młotek krasnoludów. Bardzo ładnie wygląda, to już tak swoją drogą, fajny. No, muszę powiedzieć, że z krabami sobie radzi na naprawdę zacnym poziomie. Tak, znaczy zacny to jest za dużo powiedziane, jak na ten poziom trudności. Daję radę, może w ten sposób. Jestem w stanie sparować właściwie większość tego, co mnie spotyka na ziemiach popiołów. Tak jest. Fajne, fajne, superanckie. Bardzo mnie to cieszy. Chociaż, tak, moi drodzy, chociaż właśnie w nocy poza panami chochlikami pojawia się również jeszcze jedna rzecz, a właściwie gość, który się nazywa egzekutorem i kurde, wygląda strasznie. Strzały, tylko strzały, strzały, strzały. Właśnie, bo ja sobie zrobiłem te wybuchowe piorunujące. Ja je miałem stestować. Ale może nie na was, bo ty jest... A chociaż w sumie, stary, czemu by nie? Dostaniesz ode mnie zaraz bułę. I znalazłem tutaj... No, proszę cię. Znalazłem jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. To w ogóle jest wysepka. Tak, to gdzie ja teraz jestem... Nie jest źle. To jest wysepka. I na tej wysepce znalazłem coś. O, chochlaki. A skąd wy się tu wzięliście? Przecież już jest rano. Chochlaków tu nie powinno być, halo. Bang. Uuu, bardzo ładnie. No dobra, to mnie cieszy. Już mi się te strzały podobają, bardzo fajnie. Zrobiłem sobie oczywiście jeszcze strzały... mroźne strzały. Tak jest. Czy też strzały lodu, jak kto woli. Lodowe strzały zostały też wykonane. Jak najbardziej. No, na daleką północ raczej nie będę robił strzał ognistych, bo one tego ognia tam tak mają. Chociaż ja wiem w sumie. No piorunowe powinny dać radę, to na pewno, ale nie wiem jak będzie to wyglądało z tymi ognistymi, ale to jeszcze będzie do testowania. Panie chochlik, stójżesz pan w miejscu z łaski swojej, dziękuję. Ty zaraz dostaniesz ode mnie bułę. Co ja trafiłem, to ja nie wiem. O Jezu, chyba w drzewo, tak mi się wydaje. Dobra, pan idziesz spać. Chochliki ogarniemy, tak, bo z chochlików wypadają popielne kły. Nie, popielne kły chyba wypadały... Nie, czekaj. Pazury wypadały z wilków, które w ogóle są psychopatyczne. Wargowie, przepraszam bardzo. Wargowie to jacyś psychopaci, naprawdę. Cieszę się, fajnie jest, superancko to wygląda, te nowe moby tu wszystko i tak dalej. Ale jeśli chodzi o kraba, ja próbowałem wyczaić jego system ataków, jak zwał, tak zwał. Wiecie o co chodzi. Starałem się to jakoś wyłapać, żeby, nie wiem, żeby ogarnąć temat parowania. No, nie jest źle, ale perfekcją bym tego też nie nazwał. Także wiecie jak jest. To jest trochę dziwnie się walczy, tak samo jak z niedźwiedziami. Tak jest, dokładnie tak samo jak z niedźwiedziami. Czekaj, ja chciałem ten łuk, bo tymi trzema strzałami to za bardzo, mamy za duży rozrzut. Bęk, pan idziesz spać, dziękuję. O, już następny kierownik. Ja nie wiem skąd wy w ogóle wyłazicie, albo wy tu macie jakiś hiper spawn, czy coś w tym stylu, bo panie, gdzie się nie obejrzysz, tam jest właśnie, kurde, pomiot Surtra, nie? No ale dobra. Zaraz dojdziemy, bo sobie to na mapie zaznaczyłem. To wam pokażę, co znalazłem. Nie wydobywałem oczywiście tego, bo chciałem tę wielką radość, albo też będzie smuteczek, bo nie mam pojęcia, co to będzie.
No mam nadzieję, że ogniometal. No fajnie by było. Czekaj, tu jest jakiś chłop. I słusznie tak, słusznie zauważyliście, żebym zbierał ten węgiel i to wszystko, żeby mi komp nie wybuchł. Tak jest, no bo tu się, tu jest... O matko. Tu jest strasznie dużo dropu. Tak, węgla, wszystkiego i tak dalej. No jeszcze, kurde, i skąd was się tu tyle namnożyło, chłopy? O, i następny jeszcze mi wyskoczył. No, no naprawdę, ja nie mam zielonego pojęcia. Chłopy, skąd wy się wszyscy bierzecie? Nie ma żadnego, a nagle wyskakuje was 10. No dobra, te eksplodujące akurat działają. No dobra, ja to wszystko będę musiał wszystko pozbierać. Tak jak mówiłem. Tak, 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 ale ja bym chciał znaleźć to miejsce, którego poszukuję. O, pan zając, dzień dobry. Pan zając był kąsany, widzę, przez kogoś. O, tu to jest, proszę bardzo. Ładnie wygląda. Ja się rozglądałem za tymi meteorytami, tak? Tu jest fragment wulkanu. Zaraz sobie dziubniemy ten fragment wulkanu i się dowiemy, co to jest. Jezus. Kryształ wulkaniczny, tak? Kamień wulkaniczny. Nie no, kamulca nie potrzebuje. Kamień wulkaniczny oraz kryształ. Piękny, rzadki kryształ z rdzenia wulkanu. Jakby fajnie, tylko dalej to nic nie wnosi do mojego... super smutnego życia. Ktoś tu znowu strzela. Znowu jeden idiota. A nie, ty idziesz w moją stronę, czy tak niekoniecznie ci się to widzi, czy co? Masz, o, wymienimy się. Ty firebola, ja strzałę, także wszyscy będą zadowoleni. Jeszcze ktoś? Nie, no to dziękuję bardzo. No nic, na pewno będę poszukiwał ogniometalu. Ciekawe, czy to jest zakopane. Czy coś. Czy to jest jakaś większy fragment? A może... Coś uderzam? A nie, to uderzałem. Czy tu jest coś pod ziemią? Chyba niekoniecznie. Aleś mnie zając wystraszył. Ty cholero, ty wiesz co? Naprawdę. Ja widzę, że tutaj znowu się chłopaki zbliżają. Macie tam, o. Dużo szczał. Dobra, fajnie, czyli... No, okej, okay, no odkryłem jakby kolejną rzecz. Fragment wulkaniczny. Co nie zmienia faktu, że ja tą wyspę na pewno będę musiał opuścić. Znaczy, opuścić. Ja będę musiał popłynąć dalej. Poszukać tego ogniometalu, bo nie wiem. Nie wiem, czy może po prostu na tej wysepce się nie zespałnił. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało. Ale dzisiaj również wybierzemy się, moi drodzy... gdzie się wybierzemy? No, na daleką północ. Tak jest, daleką północ też muszę zbadać. No tak jak żeście mi podrzucili informację, że właśnie muszę jakby robić obydwa biomy naraz. Co jest zasadniczo trochę słabe jak dla mnie, takie uproszczenie. No ale dobra, no niech będzie, okej. Bo myślałem, że może, wiecie, w pierwszej kolejności po mglistych krainach będzie Ashland, tak jak go powiedzmy devsi wprowadzają, a właśnie daleka północ byłaby jeszcze później. Nie? W ten sposób. Tak mi się przynajmniej wydawało. No ale nie, że je trzeba równocześnie to robić, to tak też robić będziemy. Dobra, co ja tu mam? O, właśnie tu mam trofeum egzekutora. Tak jest. To trofeum świetnie sprawdza się jako wieszak na ubrania. Badam suchar, że trzask jego słychać było w Zakopanem. Ale okej, dobra, kamulce mamy zebrane i teraz mi do tego dochodzi kryształ wulkaniczny. Kryształ wulkaniczny damy sobie tutaj. Sobie tu stary będziesz mieszkał. Dobra, to jest do przepalenia i ja zaraz muszę sobie, tak, ja muszę sobie zmienić pakiet ubioru, tak jest, bo zrobiłem sobie oczywiście, mam ognioodporny i mrozoodporny. Jestem ciekaw w ogóle, jak to będzie wyglądało na dalekiej północy ze względu na właśnie na ilość obrażeń od mrozu. Bo jakby w ziemiach popiołów to jest, no powiedziałbym nawet, że logiczne, że tam będzie dużo ognia. No ale z drugiej strony na dalekiej północy niekoniecznie te moby wszystkie muszą zadawać obrażenia od mrozu. Wiecie, o co chodzi? Może po prostu będą koksami, które mnie zjedzą. Bo taka oczywiście możliwość też jak najbardziej się pojawia. No ale to się zaraz okaże. Czekaj, co ja to miałem się pozbyć stąd? Tak, kamulca. Kamulca tutaj. Skóry. Które z zająca skórę ja mam gdzie? Ja chyba tutaj zostawiłem gdzieś. Tą łuskową skórę. Tak, pewnie, że tak. Ty wracasz, stara, tutaj. I został mi węgiel. Tak jest, węgiel, którego mam w opór. Tamten węgiel jeszcze będę musiał pozbierać. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, słusznie zauważyliście, że gra sama po prostu, sama w sobie
spowolni przy takiej ilości pozostawionego dropu. Tak jest, to później jest faktycznie odczuwalne. A matko, ja tego już mam tyle, że szok. Dobra, ja bym... Co zrobimy? Przebieramy gacie. Nie tutaj. Tu to dałem? Tak jest. Aha, to muszę wrzucić tu. I zrobiłem sobie ogniowego kręgopruja. Zobaczymy, na co on się w ogóle zda. Bo ten tutaj całkowicie mrozi, więc jakby... Wiecie, o co chodzi. Trochę nie za bardzo. Będzie mi to pomocne, tym bardziej, że rozumiem, że wszystkie tam zwierzaki i tak dalej na mroźnej północy raczej mają futerko, nie? I są odporne na mróz, więc samo w sobie, nie? Właśnie, kurde, widzisz, dobrze mi się przypomniało. Miodek odporności na mróz sobie muszę zabrać. Czekajcie, to mam zabrane. Będę używał strzał piorunowych, no bo te jakby lodowe strzały tutaj mi nie pomogą póki co. Czekaj, to mamy tu, to sobie uzupełnimy i zabierzemy jeszcze z pancerza. Dobra. I miodek. Miodek sobie zaraz zabierzemy jeszcze odporności. Mamy tu takowy? Mamy, oczywiście, że mamy. W razie czego? Ja wiem, że ja w pelerynie mam odporność na mróz, co nie? Ale mimo wszystko, jak to mówię, mimo wszystko. Właśnie tu się... O, jest. Skończyło się już. Bardzo dobrze. Bo też przygotowałem sobie kolejną partię miotków odporności na ogień, mimo wszystko, bo ja wiem, że no na ziemiach popiołów nie jest wesoło, to nie jest przyjemne miejsce, także lepiej imać się wszystkiego, czego tylko się da. Dobra, zaraz zobaczymy, co też jest w tej dalekiej północy. Ja sobie tam wylądowałem na totalnym skraju. Daleka północ jest tu. Zobaczymy, co mnie tam przywita. Mam nadzieję, że tam nie będzie mroźnych krabów, wiecie, o co chodzi, nie? Ale bardziej bym się spodziewał niedźwiedzia polarnego. No, jakieś wilki polarne na bank. O, coś a la jotun. Coś w tym stylu pewnie. Jakieś coś. Dobra, to sobie odpalimy. No i tu oczywiście pada śnieg, tak jest. O, ja bardzo lubię padanie śniegu. Co my tu mamy? Pierwsze, kamień lodowca. No to było jakby zrozumiałe, że na coś takiego trafię. O, jeszcze jeden kamień. Dobra, daj mi wszystkie. Co tu mamy? Zimowy grzyb, przepraszam bardzo. Który ma dokładnie takie same staty jak ten płonący grzyb. Tu mamy borealne drzewo. Proszę bardzo, borealne drzewo. Rozumiem, że borealne drzewo również nie będzie miało problemu z krasnoludzkim toporem. Świetnie, że sypie się z niego po prostu zwykłe drewno. Tak, to jest bardzo pomocne, zdecydowanie. O, jest. Mamy borealne drzewo. O, i mamy arktyczny wilcu. Panie arktyczny wilcu, ja się domyślam, nawet, no właśnie, ja się bardzo domyślałem, że pan, panie arktyczny wilcu, będziesz zasadniczo wilcem. Łomatko, stary, poważnie. Ja cię, kurde, tu w tym podgryzam, a ty mnie, chłopie, takie rzeczy robisz? Ciul mnie do wody. Nie, ja przecież nie mogę wpaść do wody, halo. Ja sobie w złym miejscu stanąłem. Jedź mi stąd. Te dwa wilki to nie jest za dobre. Jezus, trzy wilki. Panie Krystian, idź mi pan stąd. I zmyłeczka na lód. I co? Wilce mogą? Ty, a halo, kurde. Cholera jasna, wilce mnie wyciulały. Przewróciły mi moją tą. A ciekawe, czy oni mnie mogą kąsnąć. Matko, co tu się dzieje w ogóle, halo. Ciekawe, czy oni mnie mogą kąsać w tym. Jakby... O, podka se mogę machnąć. Możecie mnie tu kąsnąć? W wodzie? Na przykład? Panie wilcu? O, czekaj, bo zaraz mnie... Właśnie. Tak to ty mnie kąsniesz. Dobra, idziemy stąd. To był zdecydowanie zły początek. A spróbujmy ci, panie wilcu. O, to już lepiej. Widzę, że płonięcie jednak ci się nie podoba, mój drogi. Dobra. Co mi dasz? No co ty gadasz, chłopie, że tu nic nie było? Poważnie? Kurde, wilcu. No moją, kurde, kremi przewrócili. Chamy podłe. Tam coś ładnego widziałem. O tam, o. Zaraz to zbadamy, co to jest. Ja tu słyszę, dalej słyszę wilcu. Ja dalej... A tu jest wilcu. Panie wilcu. Panie wilcu, dzień dobry. O, pan wilcu się troszeczkę tutaj zagalopował, bardzo ładnie. Teraz sobie wpadnie.
Zamrożony kieł. No jestem zaskoczony, że zamrożony kieł wyskoczył. Wiecie, o co chodzi? Jeszcze jeden tu był jegomość. Dobra, zrobimy to tak, zrobimy to tak. Gdzie ty jesteś, wilcu? Bo ja wiem, że tu, no, na bank było ich trzech. Tu nie ma żadnego. No ładnie to tu wygląda. Tu mamy mgliste krainy. Spoko. Tam było coś niebieskiego. Tam muszę zajść na pewno. Popatrzeć, co tam jest. Godzina jest też taka trochę... a tu mamy jakieś kubki lodu. Styrty bym powiedział nawet. Styrty lodu. Dobra, mamy borealne drzewo. Mamy arktyczne kamienie. Co póki co nie wnosi nadal nic do mojego smutnego życia. Nic się nie pojawiło. Co to tam jest, przepraszam bardzo? I co to jest? Oto. Czy to jest po prostu śnieg? Czy to jest po prostu kamień? To jest chyba zamarznięty kamień, bym powiedział. Tak, to był zamarznięty kamień dżaworski. Rzućmy go tam na szczęście, o. Tu nie ma ni... kolejna jakaś fajna, ładna, świecąca rzecz tam jest. Ale bardziej ciekawie... Jezu, czekaj, chwila, moment, halo. Czy mnie się wydaje... no chyba mi się nie wydaje. A nie, jednak mi się wydawało. Ja myślałem, że to jest ten jakiś mroźny golem albo coś takiego, nie? Tak jak obsydianowy. Bym powiedział, co to jest w ogóle za jakiś depozyt tyranium. Łomatko, panie. Depozyt tyranium, kurde. No dobra, okej, wygląda co najmniej dziwnie. Ruda tyranium. No okej, spoko. Czyli już wiemy, co trzeba wydobywać. Sobie oczywiście wydobędziemy tutaj. Aha, to jest tu wkopane całkiem w ziemię. I to nie będzie tak, że to jest... że to jest cała ruda... a nie, przepraszam. Tu coś jest głębiej. Czyli było trzeba kopnąć po prostu troszeczkę bardziej. Trochę się zaczyna już dzień kończyć, a ja bym... to w sumie nie, chociaż nie. Bo tak myślę, że w nocy tu nie ganiać, ale z drugiej strony chyba dobrze byłoby tutaj w nocy poganiać. Przynajmniej zobaczyłbym, co ciekawego się tutaj jeszcze pojawi. Czy tu głębiej coś jeszcze jest? No nie. O, jest pan wilcu. Czekaj, wilcu, ty zaraz ode mnie dostaniesz bułę na pysk. O, z zaskoczenia, bardzo fajnie, panie wilcu, dobranoc. Ja was muszę kasować od razu, bo jak wy jesteście całą bandą chłopoki, to się kończy dla mnie zawsze źle. Jeszcze bym skis, jakby był zupdate'owany event. Wiecie, ten, że polują na ciebie, tylko że tym razem polują na ciebie arktyczne wilce. Tam mamy następny depozyt tyranium. Czyli rozumiem, że tyranium to jest odpowiednik ogniometalu, tak? Tylko że taki ten deepnorfowy. Spoko, a to jest fragment lodowca. O, proszę. Czyli z tego fragmentu lodowca pewnie będzie dropił kryształ, jakiś ten odpowiednik tego, tej wulkanicznej skały czy coś takiego, tak? No tak, niewiele się pomyliłem. Właściwie się nie pomyliłem, bo tak. Bo to właśnie jest dokładnie to samo. Czyli chyba tutaj widzę, że jest zrobione po prostu 1 do 1. Jeśli chodzi o surowce, wiecie, o co chodzi. Dobra, tu tego nie ma więcej. Kamienia się pozbędziemy. No ale dobra, no jest tyranium, fajnie. Je będzie trzeba na pewno przetopić. Jakieś borealne drzewo sobie machniemy. Tu widziałem wincy tyranium, czyli ja muszę znaleźć. Wychodzi na to. A tam jest coś jadalnego pewnie. Jakiś zamrożona stokrotka albo inny ziemniok śnieżny. Wiecie, o co chodzi. Tyranium, ale skąd kurde ta nazwa? Tak sobie teraz myślę. Znaczy tam jakby nikt moderowi nie broni, mógł to nawet nazwać kupu papa i tak dalej, nie? O, jestem już przeciążony. No tak, no bo przecież to jest ruda. Jaworski, to jest ruda, chłopie, metali. Co ty byś chciał? O, czekaj, bo coś tu na mnie... A, wiecie, że ty... Ła, kurde! Jeszcze wlazłem centralnie na te France. Idź, spadaj na drzewo, chamie jeden. No nie, no dobra, ogólnie to tutaj jest... powiedziałbym lepiej. Może bym tarczę schował, o. Weź, wyjdź stąd, chłopie, i nie trzaskaj drzwiami. Z łaski swojej. Ten się jeszcze mruga. W ogóle chyba trzech za mną biegnie. A weźcie, daj tam mi spokój wszyscy. Wypad z baru. Czyli ogniometal. Tak jest. Do znalezienia jest ogniometal. Czyli muszę opuścić moją jakże bezpieczną wysepkę w ziemiach popiołów. I udać się...
No i udać się gdzie? No na następną wyspę. Dostać oklep od krabów. Chociaż nie no, chyba już jednak wolę te kraby niż te wilki. Naprawdę, ja jak widzę te wilki, to jest trauma, nie? A ja mam traumę z wilkami. Tu mamy kamień z lodowca. A właśnie, ja bym sobie w ogóle postawił jeszcze jedną skrzyneczkę, tu gdzieś. Tak też zrobię. Do niej wrzucę rzeczy właśnie z dalekiej północy. Tak jest, bo ja bym tego nie chciał mieszać. Czy ja tu też jedzonko wrzucałem? Tak jest. No, tak jak mówiłem, płomienny grzyb oraz zimowy grzyb mają dokładnie te same statystyki. Ten kryształ lodowca. No i to jest kryształ wulkaniczny. To będzie to samo. No tutaj mamy z wilków zamrożony kieł. A tu jest popielaty kieł. Przepraszam bardzo, popielaty kieł to jest on. Dobra, czekaj, bo ja sobie jakąś skrzynkę tu muszę zrobić. Żeby zrobić skrzyneczkę... Właśnie, właśnie o ciebie mi chodziło. 6 metalu, dobra, ogarniemy to. Pokaż mi się tu, o. Tyranium, kurde, jak to ładnie wygląda. Chociaż myślałem, że będzie się tak bardziej świecić. Czekajcie, bo to wyrzucę. No nie, no ładne takie, ładne. W World of Warcraft, jak się udawało na Northrend. Tak jest, jak się miało górnictwo, to tam się wydobywało kobalt. Sztabki kobaltowe ładnie wyglądały. No, one miały takie, takie żyłki jeszcze poprzechodzone i tak dalej. Tu mi trochę tego brakuje, fajnie by to wyglądało, no. Dobra, chodź tutaj. To tyranium sobie wrzucimy tu. Okej. Stąd zabieramy szósteczkę i zrobię sobie tą skrzynkę. Tak, tam potrzebuję drewna. Drewna sztuk 10 oraz 2 razy smołę. Czy ja mam jeszcze smołę tutaj, czy wszystko jest na... przy moim... Nie, no jest tu oczywiście, że mam trochę smoły. To damy tu. No i właśnie teraz się tak zastanawiam, gdzie ruszać dalej? Czy męczyć te północ, czy iść jednak na... kurde, ziemię popiołów, szukać tego ogniometalu. No bo właściwie powiedzmy z tych podstawowych rzeczy, tam kamienie jakieś, te wulkaniczne i tak dalej, drewno borealne, spalone też bym miał. No to chyba są podstawowe rzeczy do stworzenia czegoś takiego. No i chyba będę potrzebował do tego właśnie i tyranium, i ogniometalu. No więc w sumie to brakuje mi ogniometalu, nie? Czekaj, bo ja tu przylazłem po... Nie wiem po co. Aha, po drewno tutaj przyszedłem, tak jest. Tak, im badam dyszkę było trzeba, to zrobimy to tak. Dziękuję ci bardzo. Tu sobie postawimy z tą rzeczoną skrzynkę. Proszę cię bardzo. I tak, tu mamy kryształy, świetnie. Tu mamy kamulce, to sobie damy tu. Jedzonko idzie tu. To jest od zwierzęcia, no to damy sobie to tu. I tu mamy drewienko. Dobrze. Jak to teraz wygląda? Jak ja przejdę przez ten portal, to mnie wilce zjedzą. To tego jestem pewien. Chociaż właśnie, teraz mi się przypomniało, ja przecież dawno nie korzystałem z ulubionego kościoszlama. Przecież, ja tam mogę wejść, panie, jak w ogóle kierownik do sklepu, bez litości. Tak jest. I wywalając wszystkich na zbity pysk. Zobaczymy, bo chociaż, kurde, powiem wam, ten ogniomistrz... Nie, pieprze. Dyrnwyn, the White Hilt. Czemu ty się nazywasz teraz Dyrnwyn? Ja już gdzieś tą nazwę słyszałem. Tylko nie pamiętam cholera gdzie. No dobra. On ma obrażenia oczywiście od ognia. Sporo od ognia, no niestety też od mrozu. Dobrze byłoby na przykład ten mroz, bo on ma Imbu Fire. Nie, on sam w sobie chyba ma od mrozu w taki... No tak. On ma sam w sobie od mrozu. Więc trochę nie. No prędzej jakbym w nim wymienił na przykład. On by się bardziej nadawał na... on by się bardziej nadawał na to. No skup się, Jaworski, na co by się bardziej nadawał? Na daleką północ. Tak jest, jakbym mu wywalił... A nie, czekaj, on ma mróz sam z siebie, czyli on by się bardziej nadawał na popielne ziemie. Jakbym mu... O! A ty się skąd tu, hopie, wziął? Zgubiłeś się? A wyście się, przepraszam bardzo, skąd tutaj wzięli? Szperaczo pomiotywy. No co to, przepraszam bardzo, ma znaczyć? Halo. Jeden kierownik z drugim, no? Zgubili się. Halo.
W mgliste krainy to w drugą stronę, przepraszam. Co? Zadajcie spokój. Dobra. Wow, świetnie. Zawsze chciałem mieć takie coś. Dobra, mam jakoś szlama. I wjadę tam teraz. Tak jest, wjadę tam jak królewicz. Na tą daleką północ. Tylko czy w nocy? No właśnie, tu jest... Nie, no muszę zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle w nocy. Ja muszę zobaczyć... Czemu ja to zabrałem, to nie wiem. Aha, okej. Zdecydowanie muszę tam wjechać w nocy, bo muszę zobaczyć, co tam się w nocy pojawia. Na co przyjdzie mi jeszcze tam, kurczę, zapolować. Wiecie, o co chodzi? Aha, dobra. Czego tu mam jeszcze ten magiczny toporek. Zagłady. Tu nie, tu mam. Dobra, okej. O, zgubił się pan. Dobra, robimy tak. Z rzeczy ważnych. Odporności na mróz, tak w razie czego. Kościół szlama w razie czego. Bierzemy to i próbujemy po prostu... Fajnie, że sobie zmieniłem w ogóle ten, nie? A destynację. Super. O, nie ma wilków. Gratuluję, Jaworski, nie? A, dobra, już tam idę. Spoko. Nie ma tragedii. Chyba. Ale to się zaraz okaże. Ja mam nadzieję, że kościół szlam uratuje mi teraz dupsko, tak jak zawsze. Chociaż wiecie, to... Te arktyczne wilki, no nie zadają jakichś tytanicznych, przepraszam bardzo, obrażeń czy coś takiego, no ale jak ich jest trzech i w ogóle więcej wilków, no właśnie o tym mówiłem, to się zaczynają dymy fez. Aha, wyście stwierdzili, że jednak... No i dobra, i teraz... Jest, co tu się dzieje, hopie, ja was nie widzę. Wy mnie w ogóle spychocie gdzieś. Zresztą to jest tak samo jak z tymi wargami. Wystarczy ich dwóch, to nawet jak jesteśmy w stanie tarczą ich przytrzymać i tak dalej, to oni nas po prostu spychają, ciągle spychają. Mięso wilka polarnego, świetnie. A, no dobra, fajnie, że sobie jedzonko uzupełniłem. No też, gratuluję, Jaworski. Bardzo, bardzo świetny plan, chłopie. O matko, ty jest też beton, synek. Jezu, czemu on dostaje takie mikroobrażenia? 54, no niby na biało chodzą, jakoś dramatów nie ma. Czekaj, zrób mi to tak, bo ja się tego chłopa muszę stąd pozbyć. O, umarłeś, no i bardzo dobrze. Odnówmy to, bo kurde, ja widzę, że życia mało, jakby mnie co mocniej pieprzło, to jest zaorane. No dobra, tu będzie trzeba coś jeszcze przetestować na te wilce i tak dalej. Dawaj mi tego kościopruja. O, coś tu mamy. Mroźman? Poważnie? Ten chłop się nazywa Mroźman. Ach, kurde, dopiero teraz zauważyłem, że to jest kultysta. Ty. On będzie kulcił na pewno, nie? Ale jak on się... Jezu, jaki on deszcz meteorytów odstawiał. O, ty, Krystian. Aha, czyli ty jednak odporność na mrozek mi się tutaj przyda. Mroźman. Czy Mruźman? Jezu, nie, ja muszę jeszcze raz zobaczyć. Runa od Hala. What is... Zamarznięty pazur, Primal Fenris, o, czekaj, co to jest? Primal Fenris, wiązka włosów, okej. Okay. Spoko, i coś jeszcze z niego dropnęło, tak? Zamarznięte pazury, a co to jest, przepraszam? Magiczna runa używana do zaklinania potężnych kluczy. Czymkolwiek to jest, fajne to jest, mnie się to podoba. Dobra, czyli mroźmanów, czy nie wiem, jak, co to w ogóle, jak to nazwać, i tak dalej. Tu też jest górzyście, a ja strasznie lubię góry. Co to, przepraszam? Ja pieprzę, co to jest, halo? To jest duży ten mamut. Panie Prajtusku, czy pan jest jakimś koksem? Czy pan jest a la loksem? Chyba pan, że jest loks, mi się wydaje. No, nieśpiesznie. Ale ładnie wygląda. Kurde, tego... Co tu mamy? Skóra Prajtuska, mięso Prajtuska. Okej, okay, fajnie. No, mam nadzieję, że pojawi mi się również jakieś ulepszenie do kociołka. Fajnie by było. Ze względu oczywiście na jedzonko. No, ja bym jednakowo szarpnął coś lepszego. Coś bardziej konkretnego. Ja tu gdzieś rozłupałem, przepraszam, depozyt, tylko nie pamiętam gdzie. Aha, on tam chyba na dole był. Bo tu był, tak, tu był wulkaniczny kryształ.
Nie wulkan, Jezu, fragment lodowca, co ja gadam. No dobra, czekaj, co ja tu już spotkałem za zwierzaki? Mroźmena? Chyba, że to źle przeczytałem, że tak nie wiem, że mi się to do mózgu po prostu przykleiło, że tak, ale wydaje mi się, że się chłop nazywał Mroźmen, nie? Także spoko. Mógł się nazywać właściwie Mroziołak. Też się mu się Mroziołak nazywać. Tak jest. Jagoda tundry. O, proszę. Proszę bardzo. Już możemy jakieś ciacho zrobić. No tak, czyli mogę zrobić coś a la placek. Rozumiem, że mogę zrobić coś a la placek z Loxa. Tak jest, bo mam te prajtuskowe mięsko i mam jagody, a to samo chyba było potrzebne do zrobienia właśnie placka z Loxa. Kurde, fajnie, zobaczę, co to będzie za jedzonko. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozglądamy się za niebieskimi, świecącymi elementami, wyróżniającymi się na tle tej jakże pięknej panoramy arktycznej, rzekłbym, która naprawdę wygląda fajnie. Nie powiem, że nie. Podobają mi się te drzewa. Wszystko jest właśnie zabarwione fajnie na niebieski kolor. To super wygląda. Tak jak wcześniej mówiłem, widzę, że zostało to zrobione po najprostszej linii oporu. A tam mamy coś, czego jeszcze nie widziałem. Że to jest i pierwotny wyciek. Co to jest, przepraszam bardzo, pierwotny wyciek? Mroźne warzywo w pełni przystosowane do surowego klimatu głębokiej północy. Statystyki też ma nie najgorsze. Życie 65, 45 kondycji. No, szacun, naprawdę. Okej. Bardzo dużo drzew. Aha, wracając. Po najprostszej linii oporu. No dobra, przesadziłbym po najprostszej linii oporu. Ale jest to zrobione. Deep North i Ashland jest zrobione 1:1 z tego co widzę, nie? Nie jest to zasadniczo złe rozwiązanie. Tak jak mówię, ale myślałem, że jednak będzie to zrobione troszeczkę. Wiecie co, troszeczkę inaczej. O, mamy Prajtuska, zaraz go upolujemy. Myślałem, że to właśnie będzie zrobione tak, że najpierw Ashland, jak się rozgrzejemy w Ashlandzie, to wtedy nagrzani możemy atakować północ, gdzie jest zimno, nie? Wiecie o co chodzi. Coś na tej zasadzie. No ale dobrze, no nie będę narzekał. Cieszę się, że w ogóle jest ten content, tak? Że można choćby dzięki właśnie modom, można sobie pozwolić na taką zabawę. A zrobimy sobie tymi strzałami. Że można pozwolić sobie na dalszą zabawę. Jest to spoko. Nawet powiem tak, nawet w kwestii. Dwóch was tam jest. To czekaj, ja będę tu ściągnął, stary. Chodź do taty. Bo ja nie chcę, żeby was tam więcej było. Bo mnie to może drogo kosztować. No, nie jest źle. Wiesz co, ja chyba nie wiem, czy ja chcę koniecznie przyjmować na rej twoje uderzenia. Ale domyślam się, że to będzie schemat Loxa. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że w kwestii dalszej zabawy nawet można by to było zrobić bez, wiecie, bez epigluta. Po prostu dorzucić sobie te biomy, bo wygląda to tu całkiem fajnie. Już samo uzbrojenie, które możemy stworzyć dzięki Warfare'owi, jest całkiem sympatyczne, jakby nie było. Już te krasnoludzkie, proszę ja was, oręża są całkiem fajne. Szkoda, że nie dorzucił jeszcze czegoś takiego właśnie jak krasnoludki pancerz. Wiecie, coś na zasadzie takiej fest ciężkiej płytowej zbroi, nie? Ja wiem, że to takie średnio wikińskie i tak dalej, ale z drugiej strony, jak już jechać z takim tematem, to myślę, że właśnie krasnoludzka broń byłaby całkiem... pancerz, przepraszam bardzo, byłby całkiem, nie? Tu sobie patrzam jeszcze oczami, czy czegoś fajnego nie ma. Złamany kieł. O, dywan z Pride Tuska mógłbym już sobie zrobić. Oho, czyli plus jeden do komfortu. Wspaniale. Wspaniale, wyśmienicie wręcz bym rzekł. Dobra, co tu widzimy jeszcze? O, mamy depozyt tyranium. A chyba sobie nawet portal przy nim postawię. I zaraz zobaczę. Wrócimy sobie do domku. Ja bym sobie zrobił ten pieczony placek z Pride Tuska. Chyba tak się nazywał. Czekaj, tam mamy jednego wilca. Czyli widzę, wilcowie, że wy tutaj, tu jest zasada tak jak w górach, z tego co widzę, że wy raczej się pojawiacie pojedynczo. A nie, przepraszam bardzo, jest drugi kolega, który sobie tutaj siedział. O, jego Funfel jednak stwierdził, że ma to w nosie i
No czekaj, bo zapomniałem, czekaj, mi się już skończył kosti. Dobra. Czy coś mnie tu chce zjeść? Futro tyraniu. Czekaj, coś mi się tam pojawiło. To jest pierwsze moje futro. Tak, to jest pierwsze moje futro z wilka. Co ciekawe. Czekaj, bo coś tu strasznie tak jakoś. Dziwny dźwięk. Tam jest pan Praiktusku. To zaraz cię upolujemy. Ale tak mi się wydaje, taki jakiś dziwny dźwięk został wydany. Nie wiem, co to było. No oczywiście, że dobrze słyszę. Jakieś smocze ryki? Coś w tym stylu. Umrzesz, czy cię muszę dokończyć? Muszę cię dokończyć. Czyli jeszcze jakieś mroźne smoczyska. I to taki był, powiedziałbym, zacny ryk. No, tylko ciekawe skąd. Czekaj, tego chłopa tam u góry upolujemy. Tam coś chyba się rusza, bym powiedział. Tak, zdecydowanie tak. Oj, ty dostajesz ode mnie bułę. Mój drogi. No jasne, że tam sobie coś lata. Już widzę kątem oka, że tam się coś buja. Dobra, ty już jesteś blisko, chłopie, to mogę cię traktować jednak, no właśnie, większą ilością strzał, bym powiedział. Bo się to zaraz dla mnie bardzo źle skończy. A, ty możesz jeszcze, chłopie, dwie gwiazdki. A co miałem mówić, właśnie zauważyłem, że z wilków tutaj nie dropią takie horrendalne ilości skór, mięsa, pazurów i tak dalej, jak z tych wilków górskich, nie? Co z jednej strony jest bardzo fajne, bo sami wiecie, że ja mam już pełną skrzynkę po prostu tego. Tam jest jakieś smoczysko. Czekajcie. To smoczysko na bank będzie ziało jakimś gównem. Jest tam. Pewnie, że cię widzę, stary. W ilu wy tam w ogóle sobie będziecie latali? Ja bym cię chciał gdzieś zobaczyć skądś. Bardziej, żeby cię upolować. Tu się muszę rozejrzeć, czy coś mnie nie chce zjeść. Tam jesteś, stary. Zabierzemy sobie tak, ten łuk i sprzedamy ci tam jakiegoś bolca w górę. Dobra. Aha, lodowy smok, dobrze. Ło, Krystian. No nie powiem, ale to było dobre. Matko stary, naprawdę to było dobre. I nic, poważnie. Zero, nul dropu, ani pół. Nie zrzucisz mi nawet swojego, nie wiem, kurde... Smoczego pierda. No, daj spokój. A już liczyłem na coś fajnego. No dobra. Dobra, mamy tutaj depozyt tyranium. Jak jestem obciążony? Nie, no dobra, jeszcze damy radę. Ale zanim to nastąpi, oczywiście sobie portal od razu postawię. Jezu, no co ty gadasz, że ja to wszystko... Boże, zaraz mnie szlak trafi. Ja to wszystko zostawiłem. No oczywiście, bo dałem umieść... ale z ciebie Javor. Czekaj, no bo zaraz będziesz smażony... Nie smażony, zamrożony Javor. Dobra, od tego się da mimo wszystko uciec. Bardzo fajnie. To zdecydowanie cieszy. Ja bym się musiał obracać, żebym zaraz buły nie dostał jakiej na łeb. A nie, tu ten kole też sobie zginął i też nic z niego jakby... Nic z niego nie wypadło. Smuteczek. Smuteczek bardzo bym powiedział. No ale dobra, smoczyska są. Tak bym powiedział... Powielenie gór poniekąd. Tylko bardziej zimniej i tak dalej. Co nie jest złym pomysłem, a wręcz powiedziałbym, że jest nawet logiczne. Jakby nie było, bo jeśli drakony żyją w... Jeśli drakony żyją, przepraszam bardzo, w górach, gdzie jest zimno, to dlaczego miałyby nie żyć tutaj, nie? Zresztą tak samo, jeśli chodzi o po prostu wilki. Z drugiej strony cieszę się bardzo, że jednak nie zostały tutaj dodane po prostu wilki, bo to byłoby słabe. Bo trochę mnie te surtry, wiecie, te surtry, mnie, pomioty surtra, można je było podmienić. Bo raz, że to jest irytujący przeciwnik. No ja wiem, że on, ja tam mam ustawiony chyba zwiększony spawn przez CLC, więc to jakby mnie nie dziwi do końca. Czekaj, ja sobie muszę zaznaczyć tutaj, żeby tu wrócić. Tyranium. Ciekawe, czy się spawni na nowo w tych samych miejscach. Jak to będzie wyglądało? Czy po prostu wydobędę to tutaj i jakby tyle w temacie? Zobaczymy. Dobra, wracamy do portalu, bo ja chciałem zrobić jeszcze to jedzonko, zobaczyć co to będzie za ten, wiecie, kotlet z tego Praiktuska smażony, tam pasztecik czy coś. Mogę zrobić dywan z Praiktuska, to też fajnie. Oraz coś mi się jeszcze pojawiło.
coś ulepszonego z Fenrisa, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to będzie jakaś kwestia lodowego pancerza, czy coś w tej podobie. Trudno orzec. Ale powiem wam, że nie wiem, może mi się wydaje, ale chyba jest tutaj łatwiej niż na ziemi, na popielnych ziemiach. To też może właściwie tak mówię ze względu na to, że na Ashlandach się czuję przytłoczony tymi surtrami. Nie ze względu niebezpieczeństwa, bo nawet pięciogwiazdkowy to tam szału raczej nie robi, tylko w kwestii tego, że ich tam jest pełno po prostu. W opór, wszędzie, dużo, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja to w ogóle, przepraszam bardzo, wpieprzyłem, bo ja to, no to oczywiście, że tutaj wrzuciłem. Tak jest, bo miałem te rdzenie, więc też je tam wrzuciłem. Dobra, tu z dodatkowych rzeczy to jest jedzonko. Ty idziesz ze mną. To musimy dać do wypalacza. Tak jest, to idzie do wypalacza oczywiście. Także tyranium już mam. Trzebałoby znaleźć jeszcze ogniometal. Tak jest, czyli musiał puścić wysepkę. Chociaż... No nie, no ten teren, który zbadałem teraz tam na tej mroźnej północy, to i tak jest mniej więcej wielkości tej wyspy, którą zbadałem, więc trochę dziwne, że tam ani sztuki ogniometalu nie znalazłem. No ale bywa, nie? Wiecie jak jest. Tu mam runę Odhala. Ciekawe. Czy z mroziołaka to wydropiło, ale czy też na przykład z nocnej, jego nocnego odpowiednika na Ashlandach, czyli egzekutora, wypada też coś podobnego. Czy to może jest rzecz odpowiednia tylko na Deep Northy, że coś tam będę musiał z tym zrobić. Dobra, złamany kieł mamuta. To sobie też tutaj zostawimy. Różne kły takie. Dobra, ty idziesz ze mną. Mięsiwo. To można byłoby usmażyć, ciekawe. To trofeum też na razie tu zostawimy. Zaraz to sprawdzimy. Gdzie jest mój wspaniały, najcudowniejszy kociołeczku? Chodź do mnie. Chodź do taty, bo ja bym chciał zobaczyć. Nieupieczony kurczak, grzyby. Nie wiem, czy to będzie na samym dole może. Dobrze, że te litery są takie małe. Omlety, gulasze, owsianki. To jest niegotowane ciasto z korzeniami. Proszę bardzo. O, właśnie, bo ognistą lilię również znalazłem. Na Ashlandach, też taki kwiotek. Do tego trzeba tak, popielnego korzenia Ashland, ognista lilia Ashland i jagoda tundry, proszę bardzo. No spoko. Wypełniony popielatymi korzeniami, piecz w piekarniku, no okej. No i mąka jęczmienna. Proszę bardzo, jeszcze będę wykorzystywał mąkę. Fantastycznie, bo mam całą skrzynkę tej mąki. I ty, mój drogi, jesteś wypełniony egzotycznymi przysmakami. Niegotowana tarta z grzybami. Okej, okay, czyli tutaj popielny korzeń ponownie. Płomienny grzyb, zimowy grzyb oraz jagoda tundry. Świetnie, ale nadal mi brakuje tego, bo ja bym się dał zaszczelić, że widziałem ten placek. Zając, nieupieczona taca mięs, brzęczki, to mnie nie interesują. Grzyb nadziewany, no tu jest pasztecik z loksa, no to jest to, co mówiłem, nie? Nordycka malina plus mięso loksa, kurczak w miodzie. Chyba, że ja będę musiał odblokować jakiś dodatek może do tego. Chociaż nie, no to byłoby bez sensu, no bo mogę zrobić przecież te dwa dania, tak? Ten i ten. A nie widzę tutaj, no nie wiem, chyba czegoś mi zdecydowanie brakuje, no ale dobra. Tak czy siak, dwie rzeczy mogę zrobić. Ja oczywiście to przetestuję. Zobaczę, z czym się to je, co to w ogóle będzie. To są dwa magiczne grzyby, więc nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem, ta niegotowana tarta z grzybami nie będzie przypadkiem na Eitr. Tak jest. I to też jest kolejna sprawa właśnie, bo mi się przypomniało, bo też miałem o tym gadać, że chyba się też wybiorę tam jako wielki czarnoksiężnik Javor. Tak. No bo w końcu mam i zaklęcia ognia i mam zaklęcia lodu, jakby nie było. Więc myślę, że można byłoby i moje szkielety świetnie by wybijały surtry. To
No czy świetnie, to bym nie powiedział. Prędzej jak będą to szkielety łucznicy, to dadzą radę. Dobra, to jest kwestia, moi drodzy, do przemyślenia, ale nie jest źle. Daleka Północ bardzo mi się podoba, ładnie wygląda, nowe materiały zostały zdobyte, więc już mniej więcej wiem, co mam robić. Na razie wychodzi, póki co, że brakuje mi tylko i wyłącznie ogniometalu, który będę musiał zdobyć właśnie w Aszlandzie i wtedy chyba, mam nadzieję, odblokuje mi się stacja rzemieślnicza właśnie Ashland łamane przez Deep North. Także pożyjemy, zobaczymy. A póki co, moi drodzy, w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.